Cześć, witam Was w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj wybór taki troszkę sentymentalny, mówiąc szczerze. Powtórkę nadesłał Polish Pagan i czołg jest naprawdę na tyle rzadko widywany na randomach i tak mało osób w nim gra, że postanowiłem po prostu odświeżyć troszkę, że tak powiem, YouTube'y i pokazać Wam czołg AMX M445. Francuski czołg ciężki siódmego tieru, który prowadzi do AMX-a 50-100. No i mówiąc szczerze, czołg bardzo niepopularny, w sumie najsłabsza chyba siódemka w opinii wielu graczy. Natomiast przypomniało mi się, że kiedyś naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, na początku istnienia praktycznie tego kanału, również pokazywałem bitwę na tym czołgu. Także odsyłam Was do tego materiału w prawym górnym rogu, ponieważ przed bitwą specjalnie sobie obejrzałem, tak żeby sobie przypomnieć troszkę, co ja wtedy mówiłem o tym czołgu. No i mówiąc szczerze, byłem zszokowany, jak kiepska jakość wideo wówczas na moim kanale istniała, jak to wiele naprawdę się zmieniło, jak mój komentarz się również zmienił. Tam było to jakoś tak bardzo spokojnie, tak anemicznie. Teraz jest, myślę, inaczej, no i ten komentarz jest inny. No i ta jakość, mówię Wam, to jest w ogóle przepaść, jak to wszystko ewoluuje, jak to wszystko się zmienia, plus jak WOD wyglądał, ile FPS-ów i tak dalej, także ciekawa rzecz, bardzo historyczna, polecam. Natomiast skupmy się teraz na samej bitewce. Czołg ma tak naprawdę jedną zaletę, to jest armata, która na swoich tirach daje spokojnie radę. Mamy tutaj 212 penetracji, 240 przebicia, czyli taka dosyć standardowa armata, jak na tych Francuzach. Praktycznie to samo jest we FCM-50T, zresztą ten czołg jest bardzo podobny z charakterystyki do FCM-a, on i podobnie wygląda, i tak naprawdę podobnie się nim powinno grać. To jest czołg ciężki, który absolutnie powinien unikać zwarć. Trzeba nim grać z dystansu oraz z półdystansu. Wykorzystywać swoje szanse, nie dać się z przeciwnikom zbliżyć, no i wykorzystywać dużą penetrację, bo na tych tirach 212 peny to naprawdę jest sporo. Jeśli by nam brakowało, to na APCR-ach mamy 259, no i jeszcze hajki. Średnio przydatne, 45 przebicia, 320 uszkodzeń. Czołg bardzo ładnie wygląda. Jest taki klasyczny, inny. Ten strzał oczywiście nie ma szans powodzenia. I Polish Pagan zobaczy, pokaże nam naprawdę, jak tym czołgiem powinno się grać. Także według mnie jest to gra, którą sam bym rekomendował na tej maszynie. Czyli właśnie dystans, półdystans, unikanie zwarć, wykorzystywanie jak na heavyka niezłej mobilności. Teraz mamy piękną strzelnicę. Jak widzimy, czołg nie zadaje dużej ilości obrażeń, ale również strzela dosyć szybko. On, jeśli chodzi o pancerz, to tak naprawdę jedynie ta górna skątowana płyta potrafi coś odbić. Reszta po prostu wchodzi w niego wszystko, to jest papier, jak na heavyka. Bardzo, bardzo duży papier. Teraz Pagan robi bardzo dobry manewr, wycofuje się z tej pozycji, ponieważ ona jest bardzo niebezpieczna. Wróg, przejeżdżając w tamte sektory mapy, będzie nas zamykał, będzie nas klepał za darmo. Także może przesadziłem z tą dobrą mobilnością jak na heavyka, bo 35 na godzinę to może nie jest jakiś ogrom, ale powiedzmy do jakichś niewielkich manewrów jak najbardziej się nadaje. Także gra nim jest trudna, gra nim wymaga pomyślenia, jazda na pierwszą linię, klepanie się z isami to jest czysta śmierć, to jest wtedy tak zwany food, pokarm dla tych heavyków praktycznie i dla szóstek. A tak jak teraz, dobra mapa się trafiła i można po prostu jak medem, takim ciężkim, opancerzonym, wolnym medem, z dobrą armatą sobie po prostu poklepać. Mamy 1900 uszkodzeń oraz jeden frag. Jeśli graliście tym czołgiem, to napiszcie, jakie są Wasze wrażenia. Czy wiele się mylę w swoich opiniach, a może mieliście inny styl grania, może jakiś bardzo agresywny, chociaż nie wiem. Ale kto wie, ewentualnie, czy jak wspominacie tą maszynę. Ja, mówiąc szczerze, wspominam ją całkiem ciepło, mimo że, tak jak mówię, jest to chyba najsłabszy czołg ciężki siódmego tieru. To ja lubię takie rzadkie maszyny. Teraz na autoaimie, no też miało to mało szans powodzenia. Takie rzadkie, takie powiedzmy nieoklepane, na których się osiąga fajny wynik, to jest wtedy duża satysfakcja. Na razie mamy 2300 uszkodzeń, dobra strzelnica. Ale mówię, gdyby został Pagan w tym miejscu, no to by klepali go wrogowie niemiłosiernie. Podpała na KW1, no i mamy 2700. Także jak na ten czołg, mimo że to jest siódmy tier,
To jest dobry wynik. No, armata 240, no to jest jednak armata medowa, a nie heavy'kowa. Ona nie ma żadnego współczynnika, że tak powiem, strachu. 1550 hapsów jedzie dołem oni. Tutaj trzeba uważać, może Hellcat tam się już przemieścić, o ile się w ogóle przemieścił. Teraz wykorzystujemy przewagę wysokości. Oczywiście bardzo ostrożnie tutaj Pagan próbuje. T-29, no właśnie, udało się dingnąć, także bardzo fajnie. To jest zawsze na plus. No i teraz zjazd, nieco chyba za późny na tego Onika, żeby pomóc sojusznikowi. On teraz ginie. Przełączył się Pagan na PCR-y. Nie wiem, czy w sumie... No, on jest twardy, okej, okay. On jest twardy. Te dingi mogłyby się zdarzać. Natomiast i tak 212 peny w porównaniu na przykład ze 175, jakie mają isy. No to jest tej przepaść, jeśli chodzi o możliwości armaty. Ten strzał fartownie, że wszedł, myślałem, że już się dingnie. Jakiś taki duży kąt się zrobił. Teraz by się przydało zdoić. Znowu się zajął ten Oni Tygrysem. Wykorzystaliśmy swoją szansę. Mamy prawie 3500 obrażeń, 10 do 10. Sytuacja już jest pod kontrolą. Zostały wrogom szóstki, piątka i jedna siódemka. Ale wrogowie nie są jakoś mega gwiazdami, jeśli chodzi o World of Tanks. Ale tak jak mówię, w wyborze Turoka to jest absolutnie wyłącznie mój wybór subiektywny. Mogę tu pokazywać czołgi po prostu, bo na przykład takiego czołgu nie widziałem, bo jest świetny wynik, może jest ciekawa końcówka, a może tak jak teraz właśnie naszło mnie na sentymenty, żeby pogadać o tej maszynie. Oczywiście wynik będzie bardzo fajny, także spokojnie, bez problemu, ale często... No, może nie często, ale czasem są takie zarzuty, że pokazuję jakieś różne czołgi na kanale. No, ja staram się pokazywać bardzo różne czołgi. Także tutaj macie dowód. Kolejny czołg, który rzadko jest widywany na YouTubach. A szkoda. Im większa różnorodność, tym jednak przyjemniej się ogląda materiały, aniżeli wciąż tym samym. Oglądamy 11-12. Mamy przewagę w HP. Pagan ma 5 fragów, także leci po specjalistę. Nie grał tej na pancerz, dzięki temu ma dużo hapsów. Potencjalne, co prawda, zablokował jakieś 320, ale właśnie wykorzystał atuty tego pojazdu, czyli właśnie tą armatę. I tak nim się powinno grać, jeśli chcemy przydać się drużynie i robić dobre wyniki. Specjalista, szósty frag, zostaje Kawo 2, Hellcat i STRV M42. No, Kawo 2, mówiąc szczerze, jest dla tego czołgu groźny. Jak on w boczek mu zasadzi, to może się okazać, że 3/4 HP nagle wyparuje. Jak wrogowie mogą zagrać? Prawdopodobnie będą wjeżdżać przez E3, tak mi się przynajmniej wydaje, lub podjeżdżać na środek na F6. Tak czy siak sytuacja jest raczej niezagrożona, no chyba, że ten kawulec by przyfasował jakoś naprawdę soczyście. Ciekaw jestem, czy ten pojazd, tak jak oglądałem tą bitewkę swoją, czy on zmienił się, jeśli chodzi o mobilność? Bo jakieś mam takie wrażenie, że był bardziej mobilny, ale mówię, to było tak dawno temu, że mogę się mylić. 35 na godzinę, tak troszkę zamula. Nie wiem, może mi się zdaje, że on był bardziej mobilny, a może tak zawsze było. Ciężko powiedzieć. Teraz już nie wiem, jak sprawdzić, bo w bitwie po prostu nie spojrzałem. Robimy sobie Radleya bardzo ładnie, no i przekażone czwóreczka, także wynik naprawdę ładny jak na ten czołg. 4000, to nie jest T29, to nie jest IS, na którym te obrażenia robi się znacznie łatwiej. Tutaj jest to znacznie trudniej, mamy 8 fragów, 4200, czy będzie 9 frag? Tak jest, obejrzyjmy sobie screeny końcowe. Pagan robi, oczywiście odznakę mistrzowską Radleya Waltersa, duży kaliber i specjalistę, 4326 uszkodzeń, także jak na ten czołg wynik świetny, 9 fragów, wydaje nam to naprawdę świetny wynik expa, 1705, także graty, 26 strzałów trafionych, 20 trafień i widzimy, co trafiało, to przebijało. Także armata naprawdę jest ok. 1000 asysty, 2 ponad kilometry przejechane, zarobek z kątem premium na czysto to 27 000. Także jeśli macie jakieś czołgi takie mniej popularne, tak jak tutaj, ten wynik, jak widzicie, nie jest jakiś niewiarygodny z kosmosu, żeby się nie można było dostać na tak zwane YouTuby, ale jeśli czołg jest bardzo popularny, to trudniej się jakby dostać, to jest oczywiste. Jak macie jakieś bitwy na niepopularnych maszynach, to przesyłajcie. Zawsze sobie zerknę, a nuż się uda wystąpić na YouTubie i pochwalić się bitewką. Także tyle z mojej strony w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych. Cześć!